Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk, witam w Biznes Focus. Dziś gościem programu jest pan Leszek Kułak, przewodniczący Rady Nadzorczej Red Carpet Media Group. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Dwie sprawy na początek, o których warto powiedzieć. Bardzo dobre wyniki spółka pokazała ostatnio za rok 2023 i tutaj wzrosty chyba w każdym z tych kluczowych obszarów i przychody, i zysk netto, i EBITDA, a później jeszcze chwilkę o licencji naziemnej, którą uzyskaliście. To może najpierw o wynikach. Dlaczego takie dobre? Wyniki są zgodne z założeniami. My realizujemy taką dosyć, bym powiedział, szeroką strategię, jeżeli chodzi o obszar spółki, która się zajmuje generalnie mediami, to tymi mediami elektronicznymi, bo w naszej ofercie jest zarówno telewizja linearna, dwa kanały, platforma VOD oraz jakby ekspansja zagraniczna, to znaczy kanały są dostępne na innych rynkach i to w modelach i subskrypcyjnym, czyli na klasycznych platformach, w klasycznych sieciach kablowych i też na platformach FAST, które jakby takim przebojem wchodzą właściwie już można powiedzieć na całym świecie, bo i ta moda, czy ten trend zapitał również nad Wisłę, więc my idąc tymi wszystkimi kawałkami, mówiąc kolokwialnie, no składa się to na dosyć interesujący wynik, ale to też bardzo dobrze prognozuje na przyszłość, bo to są wszystko takie bardzo przyszłościowe kierunki. Nie mamy tak jakby sytuacji, która się często zdarza w podmiotach tego typu medialnych, że które oferują na przykład kanały płatne, że tam jest problem z prowadzeniem oferty VOD, bo byłaby to konkurencja dla kanałów płatnych. Nasza oferta telewizji linearnej jest bezpłatna na rynku polskim, wobec tego jakby uzupełnieniem oferta VOD, która też ma swoją jakby własną politykę i strategię w jednej części, ale w drugiej uzupełnia to, czego, że tak powiem, widz nie zdąży zobaczyć na antenie telewizji linearnej, czyli zgodnie z takim trendem, który się kilka lat temu ukształtował, no i on się z powodzeniem rozwija. Połowa, patrząc na strukturę przychodów, połowa prawie to wciąż przychody z reklamy. Jak sytuacja, jeśli chodzi o kanały, które są w telewizji linearnej, ale też platformę RedGo, wygląda, jeśli chodzi o reklamy? To jest trend rosnący? Tutaj jest dobrze to wygląda, jeśli chodzi o liczby? Znaczy generalnie mówi się, że tak powiem, o pewnym, no nie chcę mówić kryzysie, ale jakimś zastoju, bo nie mamy jakby jakiejś tam ogromnej dynamiki wzrostu w obszarze telewizji linearnej. Niemniej jednak ten wzrost jest kilkuprocentowy, ale jest. W tej chwili być może są to jeszcze jakieś, nakładają się na to działania czy zjawiska o charakterze, że tak powiem, czasowym, bo są okresy roku, kiedy to mocniej funkcjonuje, są okresy roku, kiedy funkcjonuje to słabiej. Sam rynek reklamy telewizyjnej też on ulega, że tak powiem, on jest dosyć czuły na różnego rodzaju zmiany. Chociażby ostatnio mamy wzrost oglądalności na jednym z kanałów informacyjnych. Natomiast to się też nie przekłada na udział reklamy w związku tam z odchodzeniem, czyli bardzo duży wzrost udziału w rynku i jednocześnie nie ma przełożenia też na rynek reklamowy, które tam te reklamy nie są, że tak powiem, emitowane, więc tego typu historie na rynku się dzieją i one w jakiś tam sposób wpływają. Ten nasz rynek reklamy telewizyjnej nie jest jakiś ogromny, jest bardzo czuły, jeśli chodzi o właśnie różnego rodzaju tego typu zawirowania. Natomiast z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że reklama telewizyjna, czyli reklama dotarcia do jakiejś określonej grupy, jest relatywnie tania. W związku z tym ona nie ma jakby takiej tendencji hamowania gwałtownego czy szukania, że tak powiem, konkurencyjnego gdzieś w dół, tylko raczej stabilnie się zachowuje i wręcz rok do roku notuje niewielkie, ale notuje wzrosty. 30 stycznia tego roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała koncesję naziemną, upoważniającą do nadawania naziemnego spółce zależnej,
jednej z waszych spółek. Jakie są nadzieje związane z tą koncesją? Jak to może wpływać w przyszłości na wynik finansowy Red Carpet Media Group? Znaczy, nadawanie naziemne to jest dosyć duży kawałek w ogóle rynku w Polsce, bo to jest między 20 kilka, a być może nawet 30%, w zależności od tego, jak traktujemy tego odbiorcę, który ma albo tylko dostęp do telewizji naziemnej, albo dostęp do telewizji naziemnej i jeszcze, powiedzmy, kablówki czy satelity. I to jest bardzo duży kawałek, można powiedzieć, i tylko telewizja naziemna, nadawanie naziemne daje nam możliwość jakby dotarcia do najszerszej grupy odbiorców. I to jest jakby pierwszy punkt, który należy tutaj podnieść. Drugim elementem jest oczywiście ta kwestia, że widz, który ma dostęp tylko do telewizji naziemnej, on ma jakby zdecydowanie mniejszy wybór oferty. Bo nie mówimy o 300 kanałach, jakie możemy mieć w telewizji kablowej czy satelitarnej, tylko mówimy o około 30 kanałach, może 30 kilku kanałach. Wobec tego jakby ta premia, którą się dostaje... Są jakieś szacunki, które pokazują, ile takich widzów, którzy mają dostęp tylko do tych naziemnych programów, mamy w Polsce? No, tak jak powiedziałem, około 23, można pewnie przyjąć, że 24 albo nawet 25% gospodarstw domowych ma tylko dostęp. To jest bardzo dużo. To jest 1/4, stąd też atrakcyjność w dalszym ciągu nadawania naziemnego, mimo wysokich kosztów koncesji i mimo wysokich kosztów nadawania, ale to się, że tak powiem, to jakby dopełnia ten obraz i to domyka tą, mówiąc najogólniej, kwestię dotarcia do bardzo szerokiej widowni. Jeżeli się obserwuje wyniki oglądalności tylko z obszaru naziemnego, no to one są bardzo, bym powiedział, zachęcające. Oczywiście kwestia też dotyczy oferty programowej, bo nie ma się co oszukiwać, że ten widz też ma określone preferencje i on oczekuje określonych treści, nie każdych, w związku z tym to też nie jest tak, że każdy kanał może się znaleźć w telewizji naziemnej. Po pierwsze, to jest telewizja, która z zasady jest oferowana bezpłatnie, koncesja o tym mówi, wobec tego ten kanał musi być oferowany do redystrybucji bezpłatnie i widzą bezpłatnie. W związku z tym to eliminuje od razu część kontentu, jakiś sport premium czy nawet ofertę filmową premium, prawda? Natomiast byśmy poszli w kierunku takim, który wskazywały badania, czyli kontent filmowo-serialowy, uzupełniony o ofertę nowoczesnych filmów dokumentalnych, takich, które, że tak powiem, mieszczą się w wyobrażeniach widzów, co chcieliby oglądać. I tutaj liczymy na to, że to będzie sukces. To nam da przede wszystkim zwiększenie przychodów ze sprzedaży reklamy jakby na rynku polskim. Zwiększy to nam dotarcie nawet w postaci cross-promocyjnej czy reklamowej do większej grupy odbiorców. Możliwi nam to mocniejsze też promowanie naszej platformy VOD. I to jest tak wszystko pomyślane, że to powinno nam dać bardzo duży wzrost na rynku polskim. Przypomnijmy, bo może ci, co nas oglądają, nie wiedzą, że Red Carpet TV przede wszystkim, jako kanał znany z pewnej specyficznej tematyki filmów czy seriali, które pokazuje, jest dosyć unikatowy na rynku i pewnie również w tej ofercie telewizji naziemnej będzie się wyróżniał, dlatego że można tam oglądać filmy i seriale ze starszych lat, które cieszą się dużą sympatią wśród widzów. Są to często takie kultowe produkcje. Jakby pan mógł troszkę powiedzieć, co z tych takich kultowych rzeczy, typu Bonanza, Moda na sukces, inne rzeczy, będzie też można obejrzeć w telewizji naziemnej teraz? Tak, tam będzie oferta klasyk, ale też nie ukrywamy, że to nie będzie jedyna oferta. My kupujemy bardzo dużo nowych seriali, nowych filmów. W tej chwili pewną kategorią
do telewizji naziemnej stały się produkcje, które są wcześniej pokazywane na globalnych platformach streamingowych i myśmy przyjęli, że to może być dobry kierunek, bo one mają niezależnie, że tak powiem, od jakby własnych walorów artystycznych czy dramaturgicznych, jakby już pewną markę, tak. One są, trafiły na globalną platformę. Jakieś przykłady takie, które moglibyśmy znać? Tak, to Queen of Flow, to jest taki serial z produkcji 2021-2023. To jest serial wyprodukowany dla jednej z stacji w Ameryce Południowej, ale to jest serial, który natychmiast trafił do oferty Netflixa. Nawet taki typowy latynoamerykański tasiemiec? To nie jest typowo latynoamerykański. To jest, ja bym to bardziej nazwał serial z tego względu, że tam jest to jest, bym powiedział, kierowane przede wszystkim do młodszego odbiorcy, do młodszego widza, więc to nie jest typowy latynoamerykański tasiemiec. Młodzież, narkotyki, handlarze narkotyków, muzyka reggaeton. Serial miał przez chyba 2 czy 3 tygodnie, był numer 1 na Netflixie światowym, wyprzedzając nawet te mega produkcje koreańskie, więc dostał nagrodę Emmy. Mamy te seriale, które znają wszyscy, mamy też nowości. A co z platformą RedGo? No, platforma RedGo, że tak powiem, ma w pewnym sensie swoją własną strategię, polegającą również na oferowaniu premierowych rzeczy. Myśmy przyjęli taką formułę, żeby najpierw premiery trafiały serialowe na platformę RedGo. Przez jakiś czas były tylko na platformie i dopiero w drugim kroku trafiały jakby na antenę telewizyjną. I oczywiście to dotyczy tych produkcji, na które mamy tego typu licencje. Natomiast są też produkcje, które będą trafiały tylko na platformę RedGo i to jest jakby osobna oferta. My tutaj wychodzimy z podobnego założenia, czyli chcemy pokazywać i klasykę, którą zdobywamy pozycje często unikatowe, ale też skupiamy się na produkcjach premierowych i to jest takim wyróżnikiem. Myśmy zaczęli budować szerszą ofertę właśnie od Mody na sukces, czyli serialu, który gościł na kilku w telewizji w Polsce, w pewnym momencie trafił na platformę Playera. Player zrezygnował z tego i ta oferta znalazła się u nas. I to się bardzo dobrze rozwija. Mamy cały czas dostęp do nowych sezonów, bo to jest serial, który jest na bieżąco produkowany, więc przyjęliśmy taką strategię. Teraz kupiliśmy kilkanaście nowych pozycji serialowych, które będą się na platformie, że tak powiem, znajdowały i tam będzie też premiera, bo to są rzeczy, które w Polsce nie były pokazywane i to jest pewnie taki nasz wyróżnik, prawda? Nie stajemy w szranki z wielkimi platformami, ale mamy bardzo podobną, bardzo zbliżoną strategię, żeby pokazywać nowości te, których widz nie zobaczy w innych miejscach. Okazuje się, że te niszowe produkcje często, albo takie produkcje, bym powiedział, egzotyczne z punktu widzenia kraju, w którym zostały wyprodukowane, one cieszą się dużym zainteresowaniem. W tej chwili wzrost produkcji ze względu i na platformy streamingowe, i na zainteresowanie ze strony telewizji tej nowej produkcji jest o tyle ciekawy, że myślę, że ta oferta będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Dostaliśmy już pierwsze próbki tego, co będzie zaoferowane za kilkanaście dni w Cannes na targach telewizyjnych, bo tam jest taka największa pokazywana oferta. I to wygląda bardzo interesująco. Od października 2022 jesteście na New Connectie. Kapitalizacja spółki to teraz szacuje się mniej więcej 35 milionów złotych.
Jak pan ocenia ten okres? Czy to było korzystne pod względem biznesowym, pod względem wizerunkowym? Tak, jak najbardziej pod jednym i pod drugim względem, jeżeli chodzi o względem biznesowym. No, trzeba też pamiętać, że my jesteśmy spółką w fazie rozwojowej. Weszliśmy, że tak powiem, w tak zwane większe tematy, chociażby ta koncesja naziemna. W związku z tym jakby też potrzebujemy poruszać się po rynku finansowym, szukać finansowania na rozwój. Giełda w tym pomaga. Jeżeli chodzi natomiast o poruszanie się w ogóle w świecie biznesu telewizyjnego, tym bardziej, bo my kupujemy często od bardzo dużych podmiotów, musimy przechodzić audyty zgodnie tam, bym powiedział, z wymogami. W związku z tym tutaj obecność na giełdzie bardzo nam pomaga, bo tego typu podmioty mają od razu wyższą, no, łatwiej są oceniane, jeżeli chodzi o wiarygodność. Bardzo dziękuję. Pan Leszek Kułak, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Red Carpet Media Group, był dzisiaj gościem Business Focus. Zapraszam Państwa do oglądania naszej oferty, naszych programów. W Business Focus zawsze rozmowy z ekspertami na tematy bieżące, aktualne, interesujące. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.